Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Więcej niż Angielski. Jestem Sandra Winiarska i pokazuję Wam tutaj, że angielski nie jest taki straszny, ale będziemy też rozmawiać o różnych takich umiejętnościach miękkich, o komunikacji. I dzisiaj właśnie pierwszy odcinek z tej serii. Powiemy sobie tak ogólnie o komunikacji i troszeczkę o komunikacji werbalnej, to znaczy jak mówić, jakim być nadawcą tego komunikatu, żeby być nadawcą wiarygodnym. Mamy komunikację werbalną i niewerbalną, czyli to, co mówię do Was, te słowa, które wypowiadam, to jest ta komunikacja werbalna. Natomiast wszystko dookoła, czyli to, w jaki sposób mówię, ton mojego głosu, to, jak jestem ubrana, to, co widzicie w tle, moja mowa ciała, to jest wszystko komunikacja niewerbalna. I tak naprawdę ta komunikacja niewerbalna to jest jakieś ponad 50% mojego komunikatu. Około 40% to jest właśnie ten ton głosu, czyli sposób, w jaki mówię. Natomiast reszta, jak widzicie, zdecydowana mniejszość, bo około 10-20% to jest właśnie 10-20% tego przekazu, to jest to, co ja do Was mówię, czyli te wypowiadane słowa. Tak naprawdę więcej mówi Wam to, w jaki sposób do Was mówię, moja postawa ciała, mój język ciała, niż to, co faktycznie wypowiadam. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby zdawać sobie z tego sprawę i żeby nad tym panować, bo ja mogę Wam tutaj opowiadać przeróżne rzeczy, ale jeżeli będę to robić w sposób niewiarygodny, to Wy w to nie uwierzycie. To Wy nie będziecie chcieli słuchać. A tak naprawdę jakby ideą komunikacji jest to, że mamy nadawcę, czyli tą osobę, która chce coś przekazać, chce przekazać ten komunikat. Mamy odbiorcę, czyli tę osobę, do której to jest skierowane. No i ten komunikat, który chcemy przekazać. No i żeby ta komunikacja była efektywna, to ten komunikat musi dotrzeć od nadawcy do odbiorcy w taki sposób, w jaki nadawca chciał go przekazać. Bo sposób naszego mówienia, to jak mówimy, jak dobieramy słowa, jak posługujemy się naszą mową ciała, będzie sprawiał, że ten komunikat może zostać źle zrozumiany albo my możemy zostać źle odebrani. Jeżeli chodzi o samą komunikację werbalną, to tak bardzo ogólnie powiem Wam tylko, że warto stosować proste komunikaty, proste zdania. Mówcie wprost. Nie oczekujcie, że ktoś się czegoś domyśli, bo nikt nie czyta w Waszych myślach. Takie domyślanie się prowadzi potem do wielu problemów i do wielu nieporozumień. Mówcie prosto. Więcej sobie jeszcze powiemy o komunikacji werbalnej i niewerbalnej jako takiej, ale to, o czym dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć, to takie cechy dobrego nadawcy, czyli jak mówić, żeby inni chcieli nas słuchać, i żeby dobrze nas zrozumieli. Kogo chętnie słuchamy? No przede wszystkim chętnie słuchamy osób, które naszym zdaniem są jakimiś ekspertami w danej dziedzinie. Więc jeżeli wiemy, podejrzewamy, że ktoś rzeczywiście wie, o czym mówi, to będziemy go chętniej słuchać. Gdybym ja teraz zaczęła mówić Wam o rynkach finansowych, nie wiem, jakichś bitcoinach, inwestowaniu, to pewnie byście stwierdzili, ale co, o co ona w ogóle, skąd to, jak to? Co Ty, kobieta, o tym wiesz, że chcesz o tym mówić? Natomiast mówię Wam o komunikacji, bo znam się na tym, bo to studiuję, bo wcześniej interesowałam się różnymi takimi psychologicznymi zagadnieniami i mam wiedzę na ten temat, więc chętniej słuchamy osób, których uważamy za ekspertów, które uważamy za osoby, które rzeczywiście coś na ten temat wiedzą i widzimy też w ich zachowaniu, w ich doświadczeniach, że rzeczywiście potrafią to robić. To tak jakbyście spotkali trenera personalnego z dużą nadwagą. No i on może mówić świetne, mądre rzeczy, które stwierdzicie, no tak, no to się trzyma kupy, no facet ma rację. Już to słyszałam też u kogoś i rzeczywiście pewnie tak jest i badania naukowe to potwierdzają, no ale kurczę, gościu no nie wygląda na takiego, co te zasady stosuje. A jeśli je stosuje, to chyba coś nie działa. Więc to, co mówimy, musi pozostawać w zgodzie, czyli ta nasza komunikacja werbalna musi pozostawać w zgodzie z tą komunikacją niewerbalną, z tą naszą postawą. Gdybym ja się teraz tutaj gubiła, wywodziła oczami, robiła jakieś dziwne rzeczy i nie brzmiała przez to dla Was wiarygodnie, no to też byście stwierdzili, że no chyba ona za bardzo się na tym nie zna. Więc te kompetencje,
to, czy ktoś rzeczywiście ma wiedzę na dany temat, to w jaki sposób do Was mówi, czy się posługuje odpowiednim słownictwem, czy się posługuje takim słownictwem potocznym, czy rzeczywiście wie, co chce powiedzieć. To jest ważne, bo to wpływa na jego wiarygodność. Chętniej ufamy osobom, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie eksperckie tematy, no, które tak po ekspercku wyglądają. Czyli ma tutaj zastosowanie ta reguła autorytetu, o której będziemy mówić jeszcze więcej w kolejnych odcinkach, ale to, jak ktoś wygląda. Bo ten trener personalny, my od niego oczekujemy, że on będzie właśnie wyglądał, będzie miał super sylwetkę, raczej będziemy go kojarzyć z takim strojem sportowym niż z jakimś garniturem. Z kolei na przykład prawnika czy finansistę, gdybyśmy zobaczyli w dresie, to byśmy sobie pomyśleli, no takie to mało biznesowe i profesjonalne. Ta reguła autorytetu, jeżeli ktoś te takie atrybuty autorytetu posiada, czyli charakterystyczne jakieś elementy ubioru, czy akcesoria, okulary, fartuch, nawet widzimy w reklamie gościa w białym fartuchu, to od razu sobie myślimy, a lekarz pewnie się zna. Pewnie te tabletki na syndrom niespokojnych nóg to rzeczywiście działają, bo mówił o tym facet w białym kitlu. Więc no niestety, jeżeli już zdajemy sobie sprawę z tego, że takie mechanizmy w naszym mózgu zachodzą, to łatwiej nam się przed nimi bronić, ale bardzo często nieświadomie dajemy się na te triki złapać. Ważne jest też to w tych kompetencjach, żeby one były podparte jakimiś dowodami. Nie tylko ktoś nam mówi, że się na czymś zna, ale wiemy, że studiował coś, ma jakiś dyplom, studiuje, ma doświadczenie, wie, rzeczywiście zęby na tym zjadł, niż ktoś, kto mówi nam, no często w internecie można znaleźć jakieś filmiki, zwłaszcza młodych osób, które mówią nam o tym, jak tutaj na kryptowalutach zbić majątek, a tak naprawdę same jeszcze do niczego nie doszły. Mieszkają u rodziców, nie mają auta i ta ich wartość netto też jest no, nie taka jakbyśmy oczekiwali, gdyby zastosowali to wszystko, o czym nam mówią, że działa, więc patrzymy też na to. Jeżeli coś do kogoś mówimy, to on też to weryfikuje pod takim kątem, czy nasze życie tak wygląda, czy my to stosujemy, czy my to zastosowaliśmy i czy to odniosło skutki. Oprócz tego nasze intencje, oprócz tych kompetencji ważne są też intencje naszego rozmówcy, bo im większą on odniesie korzyść z tego, że ten komunikat do nas dotarł, tym mniejsza jest wiarygodność. I tutaj najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy ktoś chce nam coś sprzedać. No my wiemy, że ta jego korzyść będzie duża, stąd zaczynamy podejrzewać, że może chce nas oszukać, że może trochę przekoloryzowuje, że chce nam coś wcisnąć, więc jeżeli ta jego korzyść jest duża z tego, że on nam o czymś mówi, no to automatycznie taki komunikat odbieramy jako mniej wiarygodny. Kolejna rzecz to atrakcyjność. O efekcie halo, o efekcie auroli będziemy też jeszcze mówić, ale osoby, które wydają nam się atrakcyjne, które uważamy za atrakcyjne i nie mam tutaj na myśli takiej atrakcyjności, że ktoś jest ładny, a ktoś nie, ale to jak ktoś ogólnie wygląda, tak? Czy jest schludnie ubrany, czy no, też fizycznie jest dla nas atrakcyjny, czy nie. Jak się zachowuje, jaką ma właśnie postawę ciała. Jeżeli uważamy go w takim ogólnym całokształcie za osobę atrakcyjną, no to niestety też będzie dla nas bardziej wiarygodna. W dodatku takiej osobie atrakcyjnej właśnie zgodnie z tym efektem auroli będziemy też przypisywać inne cechy. Oprócz tego, że ona jest atrakcyjna, to przypiszemy jej takie inne pozytywne cechy, jak na przykład to, że jest inteligentna, to, że jest sympatyczna, więc tak to działa. Zawsze atrakcyjna osoba, zawsze, no oczywiście nie ma takich sytuacji, że coś się sprawdza zawsze. Ale jeżeli chcecie zrobić lepsze wrażenie, chcecie być lepiej odebrani, no to postarajcie się dobrze wyglądać. I taka ostatnia ważna cecha to jest podobieństwo. Niby się mówi, że przeciwieństwa się przeciągają, ale tak naprawdę lubimy osoby, które są do nas podobne. I fizycznie, ale niekoniecznie. Lubimy osoby, które mają podobne doświadczenia do naszych, lubimy osoby, które są gdzieś na przykład na podobnym, lubią podobne rzeczy, mają podobne hobby, które są na podobnym etapie w życiu jak my. Podobieństwo sprawia, że taką osobę właśnie bardziej lubimy. Więc jeżeli rozmawiacie z kimś, nie mówię, żeby tutaj na siłę szukać jakichś podobieństw, bo jeżeli to będzie fałszywe, no to oczywiście szybko wyjdzie. Ale postarajcie się znaleźć jakieś podobieństwa. Zawsze jest coś
podobnego. Ktoś powie, że nie wiem, lubi jakiś sport, wy lubicie zupełnie inny, ale już łączy was to, że lubicie jakiś sport, że macie jakieś hobby, więc warto szukać tych podobieństw, bo wtedy też będziemy lepiej odbierani i ten nasz komunikat lepiej trafi do naszego rozmówcy. Brzmieć to może trochę jak takie techniki manipulacyjne, ale nie o to tu chodzi. Będziemy też mówić w kolejnych odcinkach, czym jest perswazja, czym jest manipulacja. Tutaj chodzi o to, żeby potrafić się komunikować, żeby być takim rozmówcą, którego ludzie chcą słuchać, bo na tym nam zależy, jeżeli z kimś rozmawiamy, którego słuchają z uwagą, którego traktują z sympatią, do którego czują sympatię. No bo jeżeli takim rozmówcą właśnie będziemy, to ten nasz komunikat będzie trafiał. I nieważne, czy będziemy rozmawiać z kimś o pogodzie, czy w pracy, w biznesie będziemy chcieli kogoś przekonać do tego, żeby coś od nas kupił. Czy będziemy rozmawiać z własnymi dziećmi, rodzicami, przyjaciółmi. Lubimy być lubiani, lubimy być słuchani. Irytuje nas, kiedy ktoś nas nie słucha, albo kiedy mówimy i ktoś nas nie rozumie. Więc właśnie tym odcinkiem chcę Wam pomóc i pokazać, jak mówić, żeby Was słuchano z uwagą i z sympatią, bo to jest ważne. Więc podsumowując, pamiętajcie, że tak naprawdę z Waszego komunikatu to zdecydowana większość to nie są słowa. Zdecydowana większość to jest to wszystko poza. Język ciała, sposób mówienia, ton głosu, postawa ciała. To mówi rozmówcy więcej niż nasze słowa. I jeżeli ta komunikacja werbalna z niewerbalną nie będzie się skrywać, to on będzie czuł taki zgrzyt. On nie będzie Wam tak do końca ufał. On będzie miał poczucie, że coś tutaj jest nie tak. I zawsze stawiać nas to będzie w takim położeniu, że ten nasz komunikat będzie dla niego mało wiarygodny, bo on będzie się zastanawiał, a czemu my mu to mówimy, a po co my mu to mówimy, a czy na pewno my chcemy jego dobra, czy nie chcemy mu właśnie czegoś wcisnąć, go do czegoś przekonać. A nie o to tutaj chodzi, żeby kogoś do czegoś zmuszać, przekonywać, tylko o to, żeby lepiej nam się rozmawiało. Więc pamiętajcie, te cechy takiego właśnie nadawcy, którego chętnie słuchamy, to są jego kompetencje, jeżeli mówimy na jakiś temat konkretny. To jest jego atrakcyjność, to jest jego podobieństwo do nas i to są jego intencje. Im większa korzyść, jaką mamy odnieść z tej rozmowy, z tego przekazanego komunikatu, tym mniej on będzie dla naszego rozmówcy wiarygodny, bo będzie miał nasz rozmówca wówczas poczucie, że mu coś chcemy wcisnąć. A najczęściej nie o to nam chodzi. Ode mnie to wszystko, moi drodzy, w tym odcinku. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Krótkie podsumowanie znajdziecie też tego wszystkiego, co powiedziałam na moim blogu. A na ten moment ode mnie to wszystko i widzimy się już niebawem. Łapki w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia. Cześć!